Jestem najebany psychicznie. Pomocy. Wojtek, zrób z tego streama. Nie, no Nie, dobra, nie zrobię robię, z tego nagranie. Watch Newt 566. Okej. Okay. Ale zaczyna się tak samo jak wielka potęga. Tak, albo Buzz w ogóle. Jeszcze kiedyś na PlayStation 3 grałem. Tego Buzza z tymi przyciskami takimi. Teleturniej, który zamienia przyjaciół we wrogów. Rodziny... Jesteś moim wrogiem, kurwa! Przysięgłego wroga na resztę swoich dni. Wszyscy gotowi? Aha. Czas się poznać. Pomysł, jak wygrać Eurowizję? Wojciech, liczę na ciebie. Wyglądasz jak przyszły zwycięzca. Kurwa, oczywiście, że tak. Dobrze, że jestem tylko prowadzącym. Nie chciałbym z tobą konkurować. Zajebiście. Przed programem widziałem, że były czytane ciężkie encyklopedie. Oj, żebyś wiedział. I były walone tynki. Ale to... Czas rozkręcić tę karuzelę wiedzy. Startujemy! Wyścig, czas zacząć! O, wyścig, nie wiem nic. O kurwa. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zgarniecie. Patryk, w której kategorii czujesz się najmocniej? Ja słyszę to imię, to mi się tak... Wybieraj! Patryk! TV! TV! Xbox TV! CNN to stacja. Rzecz budząca krew żyła. Aha, to ja też kurwa głosuję? Aha, zajebiście. I kto pierwszy, to lepszy, trzeba szybko myśleć. Wojciech, jak to się stało? Ustanawiasz nowy rekord odpowiedzi! Wojciech, jak to się... Pierwsza reklama telewizyjna wyemitowana 1 lipca 1941 roku o kurwa. Ukazywała. Ukazywała, kurwa. Uj, wie. Nie mam pojęcia. Przekonajmy się, jak sobie poradziliście. Ty, no nie wiem. Alo. Ja pierdolę. Ty, puściłem sobie właśnie Death Metal i dziś kurzasz mordę, trzeci myślałem, że to piosence, kurwa. Co to jest? Co to jest? No, Jeremy Clarkson. Nie znam typa. Poprawną odpowiedź. Czy zgadzam? Imponujesz mi. Wow, prowadzący Top Gear. Zajebiście, nie kojarzę. Wygrał pierwszą polską edycję programu The Voice Kids. O lol! Chuj mnie to obchodziło, szczerze mówiąc. Odpowiedzi. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Zobaczmy. To no nie wiem. A nie, Roxana. Dobrze. Dobrze. Co to się dzieje? W którym roku został wyemitowany pierwszy... Boże, nie pamiętam, niczego by wiedział. Kuba by wiedział, Kuba by wiedział. Jezu, I don't fucking know. Nie no, na pewno nie, kurwa. Nie wiem, 2006 albo 2002, nie wiem. Nie wiem, kurwa. Kto z was ma rację? Nie no, co ty? A drugi? Nie. Wojciech, który? Od twojego imienia powinny... 99, no. No, tak dosłownie o schyłku wieku. Wiesz, jakieś... Dobrze, najmniej istotne rzeczy to mi wypadają zawsze. Raz jest dobrze, raz jest źle. Czy coś co po prostu do mnie trzyma. Dobra. Kurwa, dziki dancing. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Nie spierdalaj. Jeszcze jak? Odrobinę hazardu chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Czy ktoś powiedział hazard? Jeśli macie sporą wiedzę, pomnożycie swój wynik. Jeżeli nie, stracicie. Ja coś czuję, że ja będę lizał kafelki dzisiaj. Vanessa. Kurwa. Oto kategoria. O, dawaj. Ja pierdolę. Jaka kategoria? Opowiedzenia no, teoretycznie ciekawostki, kurwa. Ha, przyroda, no no, kurwa. No no, chuj, dobra się mam. To pierwszy stopień do... W przypadku naszego teleturnieju, do zwycięstwa. Jestem, kurwa, hot Vanessa, odpierdol się ode mnie. Wybierzcie ilość punktów, którą obstawicie. Dobra. Jak oryginalnie nazywały się Spice Girls? Co? Baby Stacz Rabicki zna. O, w dupę. Nie no, chuja, nie wiem. Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź. I don't know. No tak.
Touch! Nie tam traciłem. O nie. To Kisto bardziej zespół byłby. A chuj. Rekord świata w jedzeniu hot dogów w 10 minut wynosi. To 5 minut? Kościół by mógł zjeść. Jeżeli to było w Ameryce, to jest to bardzo, bardzo możliwe. Kurwa, nie wiem. No fuck! Klikałem opóźnienie było. Zdanie. Sprawdźmy, kto ma rację. Fuck! Wojciech! Tym razem ryzyko się nie opłaciło, ale szanuję odwagę. Dobra. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? Dobra, dobra. Trzeba zrobić. Chyba. Który z tych krajów posiada najwięcej stref czasowych? O ja pierdolę. Mam wrażenie, że ten. No ciekawe, który. No. Chyba. Wiadomka. Nie, Francja. Nie, jak Francja. Strony, ale jak z której strony stref czasowych ma więcej? W sensie? Nie rozumiem chyba. No nie rozumiem. Nie zrozumiałem totalnie. Nie zrozumiałem totalnie. Dobra. Aby wejść na sam szczyt wieży Eiffla należy pokonać. No nie było mnie w Paryżu jeszcze, kurwa. Jeszcze. Dobra. Kurwa, no. Nie wiem, no. Kurwa, tato. Zdania są podzielone. Muszę przyznać, że to ciekawa sytuacja. Patryk. Oszczędne zagranie, ale nie dziwię się. Nie idzie ci najlepiej. Wojtek, miałeś? Nie. Coś miałeś? No, ten. Zielony zrobiłem. No ale nie ma co oszukiwać emocje jak na żywach. Poprawcie się. Co ty pierdolisz, człowieku? Przed nami kolejna runda. Czas na spadające punkty. Refleks nagrodzi was bogactwem. Tylko no, najszybsza zajebiście. Dobra odpowiedź zgarnia punkty. Ale uwaga, zła odpowiedź i tracicie kolejkę. Lecimy. Wojciech! Jak na twoich przeciwników. O kurwa. Czego nie wybierzesz? Zwycięstwo. Dobra, żebyśmy mieli równe szanse. Co się dzieje w Fuck off. Który kraj jako pierwszy umożliwił głosowanie przez internet? No ja chyba ty. Pierdolę, no. Kurde ty. No i chuj. No. Mamy problem. Same złe odpowiedzi na horyzoncie. Stonia jakaś kurwa. Co jest? Który z wymienionych memów powstał jako pierwszy? No, okej. Okay. Będę wiedzieć coś. Kurwa, proface. W ogóle. Patryk, czasami warto dłużej pomyśleć. Why? Tak. Ile użytkowników miesięcznie w przybliżeniu odwiedza stronę Facebook? Super. Nie wiem. I don't fucking know. Oh, okay. Dobra, bo tu bilion jest tłumaczony jako miliard. Filmiki określane mianem ASMR. No bo nie ma biliona ludzi na świecie. No, no tak. Jak nie ma. Vanessa, no tak średnio bym miał. Punkty wędrują na twoje konto. O Jezus. Forma internetowej publikacji dźwiękowej mi też nie w postaci regularnych odcinków to... No, panowie! A nie, dobrze. What? Okay. Co? Nie, czekaj, what? No, no czym się zajmujemy? Ale... Dobra, dźwiękowej. Jaka jest druga najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa na świecie? To jest podchwytliwe. No... A może no, nie? A może Bing. Nie? Może Bing? 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 Bo też Yahoo w sumie... Tam no, właśnie... w starszych czasach ten... Wahałem się między fuckiem a serdecznym właśnie. Czas pożegnać się z tą konkurencją. Pod fuckiem miałem Binga, nie? Patryk, ostatnie miejsce. Nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Vanessa! Co za typ? Drugie miejsce. Miesza wszystkich z błotem. Wojciech, jesteś na topie. Byli przyjaciele? To już ich nie ma. Ale to świetnie. Zignoruj tych przeciętniaków. Po kartyce, ja pierdolę. Nie ma na co czekać, jedziemy dalej.
Nadeszła pora na konkurencję, zgłoś się. Głoś się, by minąć. O, i odpowiadacie. Więc proszę państwa, dłoni na przyciskach. Aby się zgłosić, korzystacie z triggera. Lecimy z tym. Triggera, kurwa, nie, w klawiaturze triggera. Kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą. Co to? Przed nami pytania z każdego zakątka globu. Dobra. Nad jaką rzeką leży Paryż? Wojciech! No tak, kurwa i co, i chuj. No sekwala jebana, sekwala wiadomo, no kurwa. Jebać. Nie, zła, lecimy dalej. Jak nazywa się największe z wielkich jezior północnoamerykańskich? Chuj wie, ja wiem. Patryk! No przecież pytałem, kurwa. No jak? Jurde, ja wiem, że kurwa. Liczy się głównie dobra zabawa, ale weź Jurde. Jurde. Które z państw leży na półkuli zachodniej? Ta. Patryk! No, teraz się popiszemy. Brazylia! Ale to było łatwe. No chyba tej. Dobra. W Ameryce Południowej nie leży. Vanessa! O Jezus. Dajesz radę! Cyprus leży koło Jordanii. Jak się nazywa najniżej położony punkt na ziemi? Wojciech! Bąk. Zapomniałem maszować ku... O kurwa. Głębia Challengera, kurwa. Bardzo źle. Dobra. Ja inaczej, ja to zapamiętałem jeszcze jako przylądki jakieś. Aaaa. Ale to chyba pojebało mi się z poszczególnymi kontynentami. No jeszcze ten Ruch Mariański był kiedy, znaczy no, no. To też nie jest, no to jest też w ogóle troszkę inna chyba kategoria w ogóle, ale no spoko, spoko, kurde. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. No tak niekiedy, a teraz trochę wybuchów, jedziemy z dynamitem. Dynamite. O. Otrzymuje dynamit. Jeżeli udzielicie dobrej odpowiedzi, przekazujecie dynamit dalej. Komu wybuchnie w rękach, ten traci punkty. Wojciech. Oto bardzo niedobrze. No, no. Oho, czy to prawda? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. O kurde. Która z wymienionych sieci jest osobistą siecią? Nie. Co? Jak osobist... Okej. Bez dobra, nieważne, popierdoliło mi się. Nie! Ależ to kurwa zjebał! Nie, się tylko zaśmiałem! Nazywają pady PlayStation do gier ruchowych? DualShocki! DualShocki! A bezprzewodowe! Kurwa, co? Normalnie. Jest rozległą siecią komputerową? Przecież... Nie miałem zielonego pojęcia! Ile pamięci RAM miała konsola PS2? Oho, no dobra, no to tutaj... O Boże, co ty kurwa gadasz? 30... A co z... Skrytałem 1200? Nie trzeba szybko odpowiadać. Najdłuższy klawisz na klawiaturze komputera to... Spacę! Dobra, no. Ej, kurwa! Co nie jest językiem programowania? CP? Po prawej stronie od spacji na klawiaturze o układzie ANSI znajduje się. ANSI? ANSI? Który skrót oznacza największą rozdzielczość? Kurwa! No. Do 4K! Co znajduje się w światłowodzie? Gówno! O nie, wybuchnie mi wryj! Binauralny? No kur... Kakiuing! No, ale to było szybkie, ty ja nawet nie zdążyłem kliknąć, nawet nie zdążyłem przeczytać na ten odpowiedź. Kurwa, co jest? On mnie skazał na przegraną od samego początku i jebie tego typa. To na co czekaliśmy?
Wielki no, powtarzam, fia. Chyba ty. O nie, nie chcę być mokry. Mokry. Nie wziąłem marlenki. Życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika. Za złą sami obejmiecie. Ja pierdolę. Zajebiście. No nie. Który z podanych kolorów uznany jest za barwę zimną? No kurwa, no wiadomo. No czemu mi klawiatura nie działa? Jest, co jest? Aha, bo to cykl pierwszy ten lepszy, da? Mhm. Dobra. No. Dobra. No, tak porówno, żeby było. Dzięki, dzięki. Najstarszymi formami ochrony przyrody są... Jesus. O. Spokojnie, nie będzie bolało. Pamiętniki przyrody przy drzewa, kurwa, ja pierdolę. Czemu? Jasny gin. Z ilu nukleotydów składa się cząsteczka DNA? Patryk! Nie pozostawiasz mi wyboru. Strzelam! Patryk! Uważaj, rozgrywka może się zaraz dla ciebie skończyć. Patryk! Powtarzam, kuku. Jeszcze nie wszystko stracone. Pytanie ratunkowe prosimy. Skąd do Polski trafiła marchew? No. Patryk! Popiszmy się. I o to chodzi. Łapiesz no to kurde, ty. Zlikwidujesz mnie chyba teraz, nie? Dziesiątej muzy określa się. A? Dziesiątej muzy? Wydaje mi się, że... To jest ta. Patryk! O. Tak! Dobra odpowiedź. Bo to się często mówi w filmach właśnie generalnie. Przy różnych recenzjach nawet często właśnie jest. Dobra, no to... żeby nie było. Za dobrze wam idzie, moi drodzy. Przykręcamy śrubę. Ta, za dobrze, kurwa, jak teraz będę was miał na one-shota. Jak inaczej nazywa się szczyt Mount Everest? Czekaj, nie to. Bo to miało być to. Źle? No to strzelam. Ojojoj. No to mnie wyjebał. Idziesz na dno. Powiedz to ludziom na Titanicu, kurwa. Patryk! O. Bezbłędnie. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Ale kurwa bonus damage zadał. Teraz pytanie ratunkowe. Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Święty Walenty był orędownikiem. Palenia konia. Patryk! Kurwa! No kurwa! No! No i co teraz? Kurwa 1%! Płat oznaczają krokodylozy? Historyczny szczery, nieszczery skład. O nie, nie. Brak wiedzy musi zaboleć. Podziękujmy zawodnikowi gromkimi brawami! Albo jednak nie zasłużył. Jep. Oh ja. Biorąc pod uwagę poziom twoich rywali, to nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, że tak długo się z nimi męczyłeś. No ale nic. Spierdolaj! Zwycięstwo zaliczone. Brawo!